Cześć, witajcie w podcaście Można zwariować. Dzisiaj porozmawiamy o wartościowym i uważnym spędzaniu czasu. Naszym gościem do tego tematu będzie Andrzej Kołodziej, współzałożyciel platformy Feblik, która właśnie pomaga w szukaniu różnych form spędzania takiego wartościowego czasu, ale też porozmawiamy sobie o tym właśnie, czym jest ten wartościowy czas, wartościowe spędzanie czasu, jak można przez to ćwiczyć uważność na co dzień i w ogóle jak wybierać takie formy aktywności. Cześć, Andrzej. Taki przydługi wstęp. Cześć, cześć, miło, miło gościć w Waszym podcaście. A Andrzej, jako współzałożyciel, będzie reprezentował tutaj e, dwójkę, która stoi za tym przedsięwzięciem. E, no i też z okazji, że, że jest to taki odcinek, powiedzmy, w, w partnerstwie. No to mamy dla naszych słuchaczy, dla Was e, konkurs, w którym będzie można wygrać właśnie taki voucher na jedne z warsztatów, które są w ofercie Feblika, ale jeśli chcecie wziąć udział, to posłuchajcie do końca, bo na, na koniec właśnie o tym opowiemy. No ale teraz zanim, zanim zaczniemy nasz odcinek, to, to jeszcze nasza rundka. Może zacznij Andrzej, powiedz z czym dzisiaj zaczynasz, jak się masz? Dzisiaj mam bardzo dobry dzień, bo wczoraj byłem na praktyce swojej jogowej i e, taką miałem chyba jedną z lepszych praktyk e, w ogóle w mojej historii, więc taki miałem dobry wieczór, jak się z takim dobrym nastawieniem człowiek kładzie spać, no to początek dnia jest taki wow, po prostu na, na takich dobrych obrotach, także no dobrą energię mam od rana, także z tym jestem. A jaką jogę ćwiczysz? E, vinyasa, Vinyasa Flow chyba to tak się nazywa. Ja niestety nie, nie, mam szkołę jogi 500 metrów obok mojego mieszkania, więc tak naprawdę wybór nie, nie był bardziej ze względu na to, jaka to jest joga, chociaż oczywiście teraz sobie nie wyobrażam innej jogi, żebym ćwiczył, ale bardziej bardziej ze względu na miejsce. Ale to super. Najfajniej no wybierać rzeczy w ten sposób, bo wtedy masz największą szansę na sukces w tym, że będziesz utrzymywać tę praktykę. Tak. Ja kiedyś dojeżdżałam z Mokotowa na, na Bielany do, na CrossFit. I dla tych, którzy nie są z Warszawy, to jest dosłownie drugi koniec miasta. Ale byłam w tym dość konsekwentna, więc tutaj motywacja brała górę. A w sumie racja. Ja też jeżdżę na to wspinanie po prostu na koniec świata jakoś jakoś mi się chce, bo to <śmany> lubię. Good point. Czyli to wszystko, to wszystko jest w głowie, nastawienie. A ty Ania, z czym zaczynasz? Ech, no ja zaczęłam z tym, że obudziły mnie kosiarki Ech, i tak jak w Warszawie już faktycznie rzadziej się obserwuje to koszenie i mam wrażenie, że to... Ech, I co ciekawe, wczoraj sobie szłam właśnie koło swojego mieszkania i pomyślałam sobie, że już jest dużo takich właśnie przerośniętych, jakichś takich chwastów, już takich ususzonych i że to już jakoś tak brzydko wyglądało. A ogólnie no nie jestem fanką koszenia, lubię łąki kwietne i jak jest tak taki zielony burz. No i co? No i dzisiaj rano. Ania lubię łąki kwietne do tego stopnia, <gry> że sobie je zasiała na no oczywiście, balkonie. tak. Na balkonie, we wszystkich oknach, w jakie się da. No i, i miałam, jak na złość, obudziły mnie kosiarki, i potem zastanawiałam się, czy w ogóle damy rady nagrać ten podcast. No ale na szczęście, z 10 minut przed naszym nagraniem, skończyło się tu w mojej okolicy, więc możemy nagrywać. A ty, Kleo, jak się czujesz? Ja się czuję jakaś zmęczona i nie wiem dlaczego, bo wydaje mi się, że ani nie zwiększyła się ilość moich treningów, ani nic takiego, a czuję się po prostu jakaś taka obolała i zmęczona. I jeszcze na dodatek przy, y, dzisiaj. Może to już starość. No nie wiem, może, ale to tak mnie trochę zaskoczyło. Y, jeszcze na dodatek dzisiaj śniły mi się jakieś owady, które miały rozmiar i y, wyglądały jak kwiaty cukinii, takie duże, i aż się obudziłam, bo gdzieś mi tutaj latały. Y, i mój kot nie pomógł, a mój kot pomaga na takie rzeczy zazwyczaj. Y, więc tak mm, zaczynamy w jakimś takim rozetwaniu. <grystanie> Okej, okay, to mam nadzieję, że nasza rozmowa ci się trochę uspokoi u ziemi. <grystanie> no ale fajnie, bo nagrywamy, jak nagrywamy, to to jest y, piątek. A, tak. Piątek weekend zaraz. Długi weekend. Nie dla freelancerów. Właśnie, właśnie. <grystanie> To, to prawda, bo ja, ja też trochę muszę popracować, ale yy, dobra, no to w sumie tak trochę się złożyło, że ten długi weekend to może właśnie jest okazja do tego wartościowego spędzenia czasu. To zastanówmy się wspólnie, właśnie, co, co to w ogóle jest, co to by miało znaczyć, bo też tak sobie pomyślałam, że no to skoro ja sama wartościuję ten czas, który spędzam jako wartościowy lub niewartościowy, czas wolny, yy, no to yy, czy w takim razie. Jaki, jaka jest tego proporcja i gdzie leży ta granica? Czy na przykład oglądanie serialu wieczorem już jest tą złą czynnością, gorszą? No to jest oczywiście trudne pytanie, bo samo oglądanie serialu na pewno nie jest niczym złym. Pytanie, w jakich proporcjach to robimy, prawda? Gdzieś ja mam takie poczucie, że wartościowe spędzanie czasu jest wtedy, kiedy on nam służy, czyli jeżeli ten czas pomiędzy tym, co robimy, w tym jesteśmy trochę lepsi, nie wiem, spokojniejsi i bardziej efektywni, no to ten czas wartościowo spędzony rzeczywiście możemy powiedzieć, że on nam gdzieś tam pomaga w takim życiu, życiu codziennym. Ja bym to powiedział, że to jest ciężkie do zmierzenia w sumie, tak jak zadałaś pytanie, mm -hmm. czym jest ten wartościowy czas, bo jak sobie pomyślimy o ilości hobby dostępnych w ogóle w przestrzeni naszej, no to jest tego tyle, że, że w sumie nie można powiedzieć, że jedno jest lepsze, a drugie jest gorsze. Pytanie jest bardziej chyba, czy, czy my się w czymś odnajdujemy, czy robimy to z potrzeby takiej wewnętrznej, prawda? Czy bardziej z jakiejś potrzeby zewnętrznej? I, i wydaje mi się, że to też jest często takie, że bo na przykład odnośnie serialu, prawda, to, 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 to mogę wrócić do tego przykładu. Jeżeli wszyscy oglądają jakiś serial, a nam się nie podoba, ale go oglądamy, żeby... Żeby zobaczyć do końca i żeby potem móc rozmawiać na ten temat, no to pytanie. Czyli, że mamy fomo tak zwane, czyli właśnie Fear of Missing Out, czyli takie poczucie lęku, że coś mnie ominie, ciekawego. No i, i wtedy obstawiam, że trudno, żeby się pojawiła taka satysfakcja na koniec, bo obejrzeliśmy serial, poświęciliśmy załóżmy na niego 10 godzin, ale nie czujemy takiej satysfakcji, że on nam coś dał, że poszerzył naszą perspektywę, tylko że rzeczywiście zrobiliśmy to, bo. Bo wszyscy to robią, nie? No tak. Ja myślę sobie, że, że czasami nawet z jakiegoś słabego serialu można jakieś wnioski wyciągnąć. Na zasadzie, no już wiem, jakiego, czego nie oglądać na przyszłość, ale, ale faktycznie no, są takie materiały audiowizualne, które faktycznie. No, ciężko byłoby zakwalifikować pod to, że one cokolwiek wnoszą. Dla mnie to są wszystkie jakiego, jakieś takie reality TV, czego po prostu trochę nie rozumiem niektórych fenomenów. I, i... Moim zdaniem, reality TV to jest w ogóle bardzo ciekawy m, ciekawe studium przypadku. I... Ja trochę w ogóle nie mam czasu za bardzo oglądać i y, jestem trochę behind, albo jak mam jak coś obejrzeć, to staram się obejrzeć wszystko w ciągu jednego dnia, y, żeby nie, nie rozwlekać tego na co droczyszcz, bo mam inne rzeczy do robienia. Ale ja pamiętam, że moja siostra oglądała jakieś dwa programy i y, wysyłała mi jakieś fragmenty i ja mam wrażenie, że to jest bardzo ciekawe studium przypadku reakcji ludzi. Mm -hmm. W sensie, tak jak o tym mówisz, to ja mam wrażenie, że z każdego y, tak naprawdę miejsca, jeśli chcesz, to możesz coś ciekawego wyciągnąć. I na przykład dla mnie te, te formy reakcji są często bardzo dramatyczne, albo duże, albo szokujące, albo to, jak ludzie się traktują, o czym ja nie myślę, jako default. Więc tak naprawdę, mm, czy bym pomyślała o tym jako wartościowa forma, jako na przykład takie uważne spędzanie czasu? Nie, ale bardziej myślę, że to nie jest nic złego, jako takie jakieś, wiesz, mm, coś pomiędzy. No tak, wydaje mi się, że. Że, że jakby chodzi o tą refleksję nad tym, nie? Ja, jak ty o tym mówiłaś, to sobie pomyślałem o tym, że tak naprawdę, e, okej, okay, na, raz na jakiś czas możemy to obejrzeć, ale oglądając to często, my zamiast rozładowywać swoje emocje, a gdzieś tam w wolnym czasie rzeczywiście powinniśmy to robić troszkę, schodzić z emocji albo po prostu je podbijać, po to, żeby bardzo szybko potem z nich zejść. A tego typu forma aktywności powoduje, że my cały czas wkręcamy się na emocje, stresujemy się. Tak, i stresujemy się czyimś życiem. Nie? Obgadujemy potem go, nie wiem, może. Że się złościmy, że czemu on tak to zrobił, więc w długiej perspektywie chyba to by było bardzo trudne, żeby tak stać obok tego i rzeczywiście, żeby czerpać ten, żeby spadać z tych emocji, tylko żeby się, się nakręcać. No to tak jakbyśmy pooglądali sobie, e, nie wiem, horrory, prawda, pod rząd kilka, no to jesteśmy nabuzowani emocjami. Mam świetny przykład. To jest tak jak oglądanie filmów o wspinaniu. I żeby ci się nie pociły ręce, to jest niemożliwe. Ja nie mogę, szczerze mówiąc, to ja nie mogę oglądać tego typu filmów, bo po prostu ja się tak boję, szczególnie jakby za sekuracji się wspinają. Free solo. To ja się po prostu tak boję, nie wiem. Odbieram tą osobę, mówię, jak ona to może robić, będąc, nie wiem, 200 metrów nad ziemią, bez asekuracji, wspinać się dalej, i rzeczywiście to, co powiedziałaś. No, ja po takim filmie to czuję się, jakbym ja sam się wspinał, naprawdę. Tak, tak, dokładnie. Jakbyś miał po prostu taki trening ze sobą. Czyli, czyli masz dużą. Y Duży poziom współodczuwania, taki, że, że aż gdzieś te emocje też chłoniesz. Tak, tak, tak. No w tym akurat gdzieś tam bardzo lubię góry i naturę, więc jakoś odczuwam ją bardzo i rzeczywiście ona rezonuje. No więc dla mnie tego typu filmy są bardzo trudne emocjonalnie, po prostu. Mhm. Ale tak jeszcze wracając do tych reality TV, to sobie pomyślałam, że one też właśnie będą budziły. Skrajnie różne emocje niż jakakolwiek w ogóle forma czas, spędzenia czasu taka właśnie bliżej natury, powiedzmy, o gdzieś offline, no bo kiedy w ogóle oglądamy coś takiego często kontrowersyjnego w telewizji, to automatycznie załącza nam się jakaś e, ocena, nie? Że, że ktoś się zachował źle, dobrze, głupio, śmiesznie, fajnie, e, albo że gdzieś tam komuś zazdrościmy, bo to często są jakieś e, sytuacje, które prezentują pięknych ludzi, albo przepych, albo coś tam jeszcze. E, więc jakby może nie są to jakieś skrajnie złe emocje, no, to właśnie nie jest ten strach, który gdzieś nas angażuje, ale z kolei yy, no, jakieś takie emocje, które mogą prowadzić do też porównywania się, do tego, że, że jakoś o, o sobie możemy gorzej myśleć? Nie wiem, czy, czy też macie taką obserwację? Dobra, to jest, ja w sensie ja jestem w ogóle znowu niemiarodajna w tej kwestii. Ja w, tak kompletnie inaczej w ogóle myślę o tych rzeczach. Ja też nie, wiesz, nie oglądam ich z takiego wyjścia defaultowego w ogóle, ale masz rację, totalnie, totalnie takie jest. jest tak, to tak, na tak. przykład do spacerów w górach. Czy załącza ci się ocena na temat, że, o nie wiem, no to pasmo górskie jest zdecydowanie brzydsze niż to, w którym byłam tam rok temu, nie? Beskidy versus Tatry? Nie, ale w wobec tamtych osób też mi się nie, za nie załącza taka ocena. Po prostu mm, jakoś obserwuję takie rzeczy bardziej z yy, jakimś takim zaciekawieniem i myślę sobie, wow, ale to wszystko jest dziwne i mnie wiesz <grym> i tyle. Ale może też nie dużo tego oglądałam. Wiesz, ale jak na przykład dla mnie, no to, to to jest takie wkręcanie się w życie innych, prawda? Dużo łatwiej nam żyć. No właśnie. Ży, ży, życiem innym, nie, nie, nie patrzeć na swoje, prawda? No bo jakieś spędzanie czasu ze sobą, prawda, czy nawet z innymi, ale, ale gdzieś regularnie, nie wiem, jakąś aktywność prowadzi, no to my się zastanawiamy, no nie wiem, tu nas boli, tutaj tego nie jesteśmy w stanie i o sobie myślimy, prawda, co my zrobimy źle, nie wiem, czy nie wiem źle spaliśmy, nie wiem, czy mieliśmy kłótnie z, z partnerką, a jeżeli tak patrzymy tylko na życie zewnętrzne, prawda, ono jest fajniejsze, no bo ono jest przyjemniejsze, bo zawsze... Możemy zobaczyć coś złego, niedobrego, albo coś pozytywnego, prawda? Też się nakręcać pozytywnie, tylko cały czas nakręcamy się tym, co jest na zewnątrz, a nie tym, co, co my mamy, prawda? I potem pod koniec dnia m, gdzieś tam czegoś u nas brakuje, tak mi się wydaje przynajmniej, że, że właśnie wracając do tego wartościowego spędzania czasu, że jak spędzimy wartościowy czas, to w sumie na przed snem mamy taką myśl, ale to był dobry dzień, prawda? Mm -hmm. Czy pojawia się jakaś satysfakcja? No tak, tak tak takie mam odczucie, nie, po, po sobie patrząc, prawda? A jeżeli gdzieś tam ten dzień był Trudny, intensywny, i robiliśmy w sumie rzeczy, których nie chcieliśmy, no to taka myśl się nie pojawi. Nie ma takiego, to, co w sumie zacząłem odnośnie jogi. No wczorajsza joga dała mi takie poczucie, że to był naprawdę fajny dzień, prawda? Mimo tego, że ta joga trwała tylko tam półtorej godziny, no to cały dzień ona mi dała taką perspektywę na cały dzień i w sumie na kolejny nawet, że jest super. E, tak mówimy o tych warsztatach i warsztatach, ale chyba nie powiedzieliśmy właściwie, jakiego rodzaju to są warsztaty, więc jakbyś mógł to przybliżyć, bo to są. Jednak różne formy spędzania czasu. Tak. My, my, jeżeli chodzi o Feblika, skupiliśmy się na warsztatach związanych z rzemiosłem, czyli warsztatach, na których każdy uczestnik tworzy coś manualnie. I gdzieś ta manualność, właśnie daje nam taką przestrzeń do skupienia się tak naprawdę na sobie, na tym, co robimy. Ja ostatnio nawet czytałem taką książkę Deep Work Praca Głęboka. I tam autor tej pracy właśnie porównuje ten stand flow, który się wchodzi podczas pracy, to właśnie pracy rzemieślników i oni mają to na co dzień po prostu. No bo jeżeli ktoś lepi miskę, to jeżeli nagle sobie pomyśli o tym, że rano nie wyłączył żelazka, no to automatycznie nie wiem miska jest już krzywa, prawda? No bo ta uważność na to, co się robi tu i teraz w tym momencie, musi być tak duża, już nie mówiąc o bardziej skomplikowanych, nie wiem, jakąś mamy maszynę, prawda, która, nie wiem, to karkę, prawda? No to tam można już naprawdę stracić. Palec, jeżeli jeszcze przez chwilę nie dlatego automatycznie mózg wchodzi w ten stan głębokiej pracy i tam jest tylko to i to zadanie. I tak naprawdę co jest niesamowite w tych warsztatach, to że większość osób przychodzi oczywiście, na przykład, żeby sobie zrobić miskę, żeby wytoczyć nie wiem, jakąś łyżkę, ale większość osób po takich warsztatach ma taką jedną refleksję, że to był. Czas, w którym oni na przykład przez trzy czy tam 6 godzin nie włączyli komórki. I oni to nie pamiętają wcześniej czasu, kiedy, kiedy tak mieli. I rzeczywiście to pokazuje o tej w sumie uważności, o której rozmawiamy, jak te warsztaty dają nam taką przestrzeń, żeby, żeby wrócić do, do siebie tak naprawdę. Bo ja mówię robimy coś rękami, ale przez to, że jesteśmy zajęci nie tylko poprzez wzrok. Węch, zapach, prawda, ale też i dotyk, to wtedy nasza, nasza głowa, mimo że ciało pracuje intensywnie, to nasza głowa odpoczywa, bo myślimy dokładnie tylko o jednej rzeczy. Oczywiście to nie jest tak, że myśli nie wpadają nam różne, ale gdzieś finalnie e, ta przestrzeń na to, że nie myślimy, jest tam bardzo duża. Tak naprawdę nie myślimy o wszystkim dookoła, tylko myślimy o tym, co jest tu i teraz. Bo to działanie wymaga większego skupienia. Ja tworzę aplikację do medytacji. Y i widzę, jak dla użytkowników, to między jedną a pięcioma minutami to jest taki no, najczęściej wybierany um, czas medytacji, dlatego że to skupienie na sobie przez taki czas to i tak już jest bardzo dużo, gdzie w, w wypadku takich warsztatów, kiedy masz jakieś. Dodatkowe zmysły zajęte i musisz się na czymś skupić, co jest jeszcze związane z dotykiem, czy z każdym innym zmysłem, jest dużo bardziej angażujące i też na dłuższy czas. I myślę, że to jest super w ogóle takie mindfulnessowe, czy to jest robienie właśnie tak jak mówisz, miski, a też na wielu polach, bo nie tylko to, że jesteś zaangażowany w daną sytuację, co jeszcze masz tę satysfakcję, bo. Coś zazwyczaj na tych warsztatach tworzysz, ale też z tego, co rozumiem, większość z nich to są zajęcia takie grupowe, że masz jednak interakcję z kimś, no nie? Tak, tak, tak. Wszystkie tak naprawdę te warsztaty to są. Co prawda to są kameralne grupy do 10 osób, ale rzeczywiście. Em... To znaczy, tutaj też widziałam jed, jeden taki, który się nazywa. I ceramika dla wyjątkowych indywidualistów, czy coś takiego? Tak, ale powiem ci, akurat ten warsztat, mimo że nazwę ma ceramika dla ultraindywidualistów, to on jest w grupie, ale on jest robiony tak, że załóżmy tam chyba dla sześciu osób jest, ale każda z sześciu osób może totalnie robić, co, co jej w duszy gra, prawda? Czyli rzeczywiście idzie swoim tempem. Ale gdzieś to ostatnio nawet rozmawiałem z jedną z prowadzących yy, na temat właśnie tej grupy. Ta grupa nam bardzo. Bardzo pomaga, bo my przychodząc na takie warsztaty, jako, osoby, jako osoba początkująca, ja też zaczynałem swoją przygodę od zera z ceramiką na przykład, to gdzieś tam czujemy mm, taką barierę wejścia, prawda? Że my nic nie umiemy, nic nie potrafimy, czy e, my damy radę, czy coś stworzymy. I nagle siadając w tej grupie widzimy, że tam obok nas jest. 4-5 osób, prawda? I że one w sumie są na tym samym poziomie co my. Bo jakbyśmy przyszli tylko do i mieli zajęcia takie indywidualne z osobą prowadzącą, no to nasz poziom w porównaniu do jej poziomu spowodowałby, że my byśmy mogli się zamknąć. A te osoby po prostu nas otwierają, pokazują, że to jest normalne, że nic nie umiemy. Skoro przez 20-30 lat swojego życia nie robiliśmy tego, to nic nie umiemy. A Żyjemy w takich czasach, że chcielibyśmy wszystko, żeby to było takie efekt wow, prawda? Robimy i wszystko nam wychodzi. Trochę Rzemiosło jest opowieścią o cierpliwości, o drodze, o tym, że do pięknych przedmiotów dochodzimy z czasem, prawda? Że to nie jest tak, że na pierwszych zajęciach robimy miskę, którą będziemy podziwiali. Chciałem na początku powiedzieć kochali i tutaj się ugryzłem w język, bo miskę, którą zrobiłem na pierwszych warsztatach można powiedzieć nawet, że ją kocham, bo codziennie jem z niej owsiankę, mimo że ona naprawdę pod względem wyglądu kolorów, kolorów, które dobrałem nie jest idealna, ale mam do niej taki sentyment, że nie wyobrażam sobie, żebym zjadł teraz owsiankę z innej miski niż ta, więc no, po części gdzieś tam kawałek tej miłości zostało w niej. To, to prawda, ja mam tak właśnie z moimi pierwszymi kubkami, które powstały na warsztacie ceramicznym, które są w ogóle strasznie koślawe, ciężko się z nich pije, bo mają takie nierówne brzegi i są też ciężkie, bo dużo tej gliny tam zostało na spodzie, ale satysfakcja jest murowana. I przynajmniej się nie przewrócą, jakie dużo glin zostało na spodzie. Myślę, że można obrót spod nich wyciągnąć i ono zostanie, chociaż aż tak może stabilne nie są. Ale tak wracając w ogóle do samego procesu warsztatu, ponieważ też miałam już okazję być na warsztacie właśnie jednym z Feblika i jednym, jednym gdzieś tam wcześniej jeszcze i wybrałam też ceramikę i, i to był warsztat właśnie, który nazywał się Mój Pierwszy Raz. I to nie był mój pierwszy raz, no ale wybrałam ten warsztat, bo stwierdziłam, że ten, ten mój pierwszy raz to był taki tylko połowiczny, bo też nie było tego etapu szkliwienia tam, e, tylko lepienie. E, no i faktycznie to było takie bardzo, e, bardzo. Fajne uczucie i takie dodające otuchy, że tam były osoby, które albo miały jakieś minimalne doświadczenie, albo w ogóle go nie miały. A myślę sobie też, patrząc na przykład na pacjentów y, moich, że, że często to jest jakaś jednak obawa, że właśnie ja nie dam rady, że ja się ośmieszę, że ktoś że wszyscy będą wiedzieli o co chodzi, tylko nie ja. Eee, i, I w ogóle, jeśli chodzi o takie próbowanie nowych rzeczy, właśnie nowych jakichś sportów, zajęć grupowych, to jest często jakiś taki wyimaginowany próg wejścia. Który okazuje się potem, że w rzeczywistości jest jakiś bardzo, bardzo minimalny, albo że wręcz go nie ma, bo to jest grupa totalnie początkująca. I mimo, że no, nie znałam nikogo tam wcześniej i raczej nie mam już takiej obawy sama, kiedy wchodzę do jakiejś nowej grupy na tego typu zajęcia. E, wręcz nie miałam żadnych oczekiwań, tak? Przyszłam sobie tam sama polepić i spędzić właśnie ten czas uważnie. E, to jednak zawsze mam wrażenie, że to jest jakaś taka siła takiej właśnie kameralnej grupy, że e, no, a tu ktoś zagada, a tu ktoś skomplementuje, o, jaki fajny kolor wybrałaś, o, a mogę to pożyczyć, o, a coś tam, no i, i, i zawsze jakoś tak jest po prostu miło, nie? Chyba nigdy się nie zdarzyło, żeby na, takim, na takiej grupie warsztatowej, przynajmniej mi się nie zdarzyło, żeby jakoś było, było nieprzyjemnie, jakoś, nie wiem, żeby ktoś był niemiły, że chyba po prostu docelowa grupa zainteresowanych osób gdzieś kieruje się trochę podobnymi wartościami i, i tak się dzieje, że to są zawsze bardzo miłe momenty. Ostatnio komuś tłumaczyłam moje przemyślenia na ten temat, tego, że dużo łatwiej jest wchodzić w nowe interakcje i zawierać jakieś znajomości z nowymi osobami, jeśli jest jeszcze jakiś jeden link, który was łączy, nie? i dlatego na przykład mówiłam to w kontekście dołączania na przykład do ruchu jakiegoś społecznego, nie? czy do jakiejś organizacji, że te pierwsze spotkania od razu mają właśnie ten niższy próg wejścia, mając na myśli zawieranie znajomości, mają ten niższy próg wejścia właśnie ze względu na to, że już was coś łączy i już nie ma tego takiego niezręcznego momentu, w którym zaczynasz od tego, no to opowiedz mi coś o sobie czy coś, tylko od razu możesz przejść na to, że no tak, rzeczywiście tutaj problem katastrofy klimatycznej. Jest fatalny. Co możemy zrobić, nie? I tutaj wydaje mi się, że to jest trochę coś podobnego, że przychodzisz do miejsca, w którym okej, okay, może poznajesz jakieś różne osoby, może spotkasz je jeden raz w życiu, a może będą twoimi najlepszymi przyjaciółmi w przyszłości, ale że macie już jakieś wspólne zahaczenie, no nie? Ale to się zgodzę w stu bo po pandemii widzieliśmy taki właśnie boom na warsztaty, w sensie jak te były te okresy, gdzie, gdzie można było chodzić, to ludzie właśnie wychodzili, bo chcieli coś spróbować, ale tu szli w miejsce, w którym wiedzieli, że będą osoby podobne do nich, prawda? Nie, nie mówię, że takie same, ale bardzo podobne pod względem jakiegoś nastawienia, prawda? Mindsetu. I rzeczywiście słyszałem o kilku historiach, że potem te znajomości rzeczywiście się zawierały dalej, no bo, bo rzeczywiście idziemy do osób, które są otwarte i tak jak jak my sami się troszkę otworzymy na tych warsztatach, prawda, no to nagle się okazuje, że, że możemy zawrzeć nową znajomość z osobą, którą, z którą już coś nas łączy, prawda. Też to fajnie pokazują te warsztaty, jeżeli chodzi o warsztaty integracyjne dla firm, prawda. Osoby tworząc, na przykład kubki lepiąc, potem mają, nie wiem, ze sto razy okazję do tego, żeby rozmawiać o czymś wspólnym, co stworzyła. A jak tam twój kubek? A jak ci wyszło? Pijesz z niego kawę? Prawda, tych tematów nagle wokół jednego wydarzenia, które trwało dwie godziny, nagle się pojawia bardzo dużo. Więc, więc rzeczywiście ja też gdzieś to widzę, że, że dużo łatwiej zawiera się znajomości, jeżeli coś nas łączy. Jakieś właśnie e, jakiekolwiek wydarzenie. Tylko to wydarzenie musi być takie, e, bym powiedział... Nie jest typu pójścia na kawę wspólną, tylko coś zrobienia razem, prawda? Czy, czy nie wiem, posprzątania wspólnie, nie wiem, terenu wspólnego na osiedlu, nagle zawierasz wspólną znajomość ze sąsiadem, prawda? Bo coś zrobiliście razem. Więc to, to dla mnie jest taki właśnie przykład tego, że jak zrobimy coś razem, no to potem, potem po prostu łatwiej. Mhm. A to w ogóle ciekawe, że wspomniałeś o tym warsztatach integracyjnych, bo właśnie to, co mi się skojarzyło jeszcze parę lat temu, jak pracowałam w KORPO, to no jedyna integracja, jaka jak była, w sumie w firmie jednej, przez której dłuższy czas pracowałam. No, to było po prostu wyjechanie na żagle i imprezowanie co, co wieczór. A, a tutaj proszę, jak teraz postępowo, że może właśnie, czy, czy, to, to, czy to jest tak, że ja po prostu trafiłam źle? Czy, czy właśnie może trochę ta pandemia i, i sytuacja ostatnia wpłynęła na to, że, że gdzieś osoby szukają taki, takiej formy spędzenia czasu też ze swoimi współpracownikami? Czy to jest popularne? Popularny wybór w ogóle wśród jakichś tam organizacji i HR-ów. Tak, co, co, coraz bardziej. Tym bardziej, że. To są warsztaty, no nie trzeba ich robić wieczorem, czyli one mogą być w ciągu dnia, czyli zapraszasz ludzi tak naprawdę do spędzenia wspólnie czasu podczas godzin pracy. Też zauważyłem, że jest taki trochę trend no w pracy hybrydowej dla dużych organizacji. Jest problem z tym, żeby ludzie się w ogóle spotkali raz w miesiącu, no bo każdy gdzieś tam w różne dni pracuje i tak dalej. A mając jakieś wydarzenie w firmie, na przykład warsztaty ceramiczne czy warsztaty makramy, tak jak ostatnio organizowaliśmy, no to jest pewność, że ludzie przyjdą, no bo. To jest stacjonarne, to nie jest online i ludzie rzeczywiście ze sobą spędzą. Oczywiście warsztaty trwają, nie wiem, 2-3 godziny, no ale cały dzień wszyscy są w biurze i to rzeczywiście wpływa na taką integrację. Okay, czyli też robicie je, je w biurze, a nie nie trzeba nigdzie jakby wyjeżdżać, tak? Tak, coraz więcej firm właśnie to, to jest okay, na początku super. było przed pandemią, no to było na zewnątrz, prawda? Bo każdy chciał, żeby odrobinę było poza biurem, ale przez to, że. Przynajmniej z mojej perspektywy, coraz mniej ludzie spędzają czasu w biurze fizycznie, no to odwróciła się tendencja, żeby to w biurze organizować, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby do biura przyjechać i zrobić coś przyjemnego, prawda? A, a jednocześnie też spotkać te osoby, z którymi się pracuje na co dzień, prawda? A, a powiedz jeszcze, jaką y, Ty masz w ogóle y, drogę I, i może tak trochę wracając do, do, do początku, y, jak to się stało w ogóle, że, że otworzyliście Feblik, i czy ty, z tym się wiąże jakaś y, historia twa? Czy, czy też Marzeny, czyli współzałożycielki i czy macie jakieś, jakieś takie porównanie może właśnie z tych dwóch stron, czy, że coś się zmieniło, czy, czy od zawsze byłeś fanem właśnie takiego spędzania czasu? To ja opowiem oczywiście za chwilkę historię, ale chyba jestem dobrym przykładem, bo ja z jednej strony przeszedłem na drugą stronę, więc jak ktoś... Opowiada mi, że warsztaty nie wiem, ceramiczne czy warsztaty stolarskie nie są dla niego. To ja opowiadam swoją historię i mówię, że no, posłuchaj i wtedy zobaczysz, czy, czy, czy okay. tak jest. Czy czas ja na skrócenie jestem... to teraz? <laughs> Troszkę, w sensie skrócę to. Ja z wykształcenia jestem inżynierem chłodnictwa i pracowałem jako, jako inżynier, jako handlowiec przez kilka ładnych lat w dużych korporacjach. I wtedy nie miałem do czynienia w ogóle z warsztatami rzemieślniczymi, ani w ogóle z. Takim spędzaniem czasu, też jakoś hobbystycznie nie robiłem nic własnoręcznie. E, oczywiście był taki moment w naszym życiu z marzeniem, że szukaliśmy e, jakiejś drogi na własną działalność, co by tu otworzyć, i byliśmy w noc na noclegu w Beskidzie Niskim. E, I tam e, przy wejściu do tego noclegu była taka ulotka odnośnie warsztatów e, e, rzeźbienia w lipie. To było po sezonie, więc już tych warsztatów tak naprawdę nie było, ale był pozostawiony numer telefonu, więc Marzena zadzwoniła do, do Ani e, zapytać, w sensie no wtedy nie widzieliśmy, że to jeszcze Ania, no ale teraz już się znamy, e, że, czy, czy by znalazła chwilę, żeby, żeby nas ugościć i poszliśmy do niej na warsztaty rzeźbienia w Lipie i cztery godziny po prostu z mły... Wspłynęło po prostu jak, nie wiem, 5 minut, prawda? No i tak naprawdę od tego się zaczęło, od takiego własnego doświadczenia, jakie to jest super, jakie to jest wartościowe. No i potem wróciliśmy do Warszawy i zaczęliśmy tutaj szukać, czy rzeczywiście takie coś jest. No i okazało się, że w Warszawie tych form aktywności jest naprawdę bardzo dużo. Tylko jak to w internecie. Oczywiście jest bardzo dużo, ale bardzo trudno tego znaleźć. Więc, więc jakoś tak sobie pomyśleliśmy, okej, okay, a jakby to połączyć, złączyć w jedno miejsce, żeby rzeczywiście ludziom pokazać, jakie to jest fajne. Fajne, jakie to jest wartościowe spędzanie czasu, ile można tutaj frajdy mieć, odpoczynku, relaksu, e, nawet medytacji, prawda, przy, przy pracy. E, no i tak, tak się nasza zaczęła przygoda tak naprawdę trzy lata temu, e, tuż przed pandemią, e, szukając właśnie tych pracowni. E, więc ja też tak naprawdę. My tworzymy tą platformę z pozycji takiego uczestnika, i ja odkrywam razem z tym, co prezentujemy, odkrywam też to, co różnego typu warsztaty. Ja pamiętam swoją przygodę z ceramiką, na przykład, której jestem chyba największym fanem ze wszystkich naszych warsztatów. Zacząłem właśnie te 3 lata temu i no byłem już, nie wiem, no na pewno 10 razy jak nie więcej na różnych warsztatach samych ceramicznych. I też na początku miałem takie poczucie, że no, no nie, no glina, no gdzie tam dla mnie, no przecież ja nic nie umiem, ja jestem inżynierem, ja to potrafię wyliczyć wszystko. Przecież ostatni obraz, jaki obrazek, jaki namalowałem, to był w podstawówce. Nawet nie pamiętam, czy malowałem, czy płaciłem koleżance za to, żeby mi namalowała. Więc ja byłem w takim przekonaniu pełnym, że ja nie mam zdolności manualnych, już nie mówiąc o jakichkolwiek artystycznych. I nagle idąc na tą glinę, okazało się, że no okej, okay, to nie jest tak, że ja zrobię piękną miskę po pierwszych warsztatach, ale przynajmniej wiem, czemu nie zrobię. Mam tą pokorę w sobie, że no, potrzeba trochę czasu. Ale już mam parę takich rzeczy, które zrobiłem, z których no naprawdę muszę powiedzieć, że jestem dumny, i to nie jest tak, że gdzieś tam muszę je chować po kątach i tylko ja wiem, o co w tym chodzi, że one rzeczywiście są ładne. Więc. No, ta przygoda, przygoda m, tak naprawdę zaczęła się od jednych warsztatów, no i się rozwinęła, także. Gdzieś tam dopiero sobie po dwóch latach uświadomiliśmy, bo gdzieś tam wszystkim dookoła mówiliśmy, że warsztaty rzemieślnicze rzeczywiście zmieniają nas odrobinę. I my dopiero po dwóch latach odkryliśmy, że no, tak zmieniają, że my zmieniliśmy o 180 drogę naszego życia, bo poszliśmy na jedne warsztaty, które doprowadziły nas do tego, że stworzyliśmy portal z warsztatami i promujemy tą formę spędzania wolnego czasu. No tak, bo dla ciebie to już jest jedyna praca teraz, nie? W sensie, że, że też jakby rzuciłeś etat, jeśli, jeśli dobrze pamiętam? Tak, tak, dla marzeny też już. Także my, my działamy w pełni, w pełni nad, co prawda marzena później przez pandemię, ale, ale gdzieś, gdzieś obydwoje już działamy w 100% nad, nad feblikiem, co też pokazuje, jaki potencjał, ile tych warsztatów różnych jest. Tym bardziej, że działamy tylko na razie w trzech miastach, w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, prawda? Więc odkrywamy ten rynek małymi kroczkami. A czy właśnie udziały w takich warsztatach, czy w ogóle może jakaś też inna praktyka mindfulness, bo z tego, co mówiłaś, to też ćwiczysz jogę. To, to są takie dla ciebie też formy dbania o siebie i dbania... O swoją dobrą kondycję psychiczną Bo jednak prowadzenie firmy Czy prowadzenie startupu To jest nie lada wyzwanie I jest ogromnie wymagające Masz jakieś w ogóle może też inne sposoby Na to jak y, sobie radzisz ze stresem Bo to na pewno jest też dużo stresu Mimo, że wygląda super fajnie I przyjemnie i relaksująco nie, oczywiście, ja też jestem zwolnikiem mówienia o wszystkich aspektach prowadzenia firmy, nie tylko o tych dobrych, czyli niezależności, że można pracować kiedy się chce, no można pracować, ale trzeba też przepracować swoje godziny, prawda, co, co też nie jest... Ee... Można pracować kiedy się chce, ale to jest cały tydzień od 8 do 21. Tak, dokładnie, tak jak rozmawialiśmy o tym, że poniedziałek jest wolny i właśnie dzisiaj rano mówię Marzena, ale poniedziałek jest wolny, a Marzena tak patrzy na mnie, a ja mówię, no tak, tak, dla innych jest wolny, więc roboty więcej nie nie będziemy mieli, ale to, że Dokładnie. my pracujemy. Więc nikt nie odpisze na maila, ale, ale ogólnie ty możesz jej pisać. Ale mówię, ale my pracujemy, a może na aha, ha, ha, ok, czyli no, jest jak jest. No, do, do rzeczywiście tej pracy jest dużo i, i, i dbanie o siebie moim zdaniem jest tu kluczowe i właśnie szukanie tych, tych elementów, które pomagają. No, mi, mi takim elementem no, to są warsztaty, na które przez to, że prowadzimy w Feblika, jesteśmy często zapraszani przez pracownię i, i rzeczywiście one są takim momentem, no relaksu, po prostu relaksu, ale też takiej satysfakcji. One mi dają bardzo dużo takiego poczucia realizacji, bo mimo tego, że Feblik jest, że tak powiem, no, znaczy może nie, jest, jest czymś w internecie, prawda, nie jest czymś fizycznym, namacalnym, to gdzieś zrobienie czegoś tak rękami, prawda, ręcami no to jest, jest czymś bardzo wartościowym. Ja jeszcze do tego mam jogę, prawda, która też mi bardzo daje dużo kontaktu ze swoim ciałem i, i uważności na swoje ciało, no i medytacja, prawda? Medytacja też pomaga codziennie gdzieś tam rano oczyścić troszkę e, głowę. To nie jest łatwe czasami przy, przy takiej ilości rzeczy, które, które są do zrobienia, ale to są na pewno te trzy rzeczy, bo gdzieś jeszcze na pewno natura dla mnie. Natura jest dla mnie zawsze. Czasami się śmieję, że tyle, co natura ode mnie przejęła stresu, to, to, to jestem jej wdzięczny, ale. No... To się tak jak dwutlenek węgla, wiesz. Wszystko wymienia. No więc no, trochę mi czasem jest szkoda, czy jak idę do lasu, mam tutaj Campinos w Warszawie, ulubiony swój las, gdzie tam idziemy na 3-4 godziny czasami z marzeną na spacer I, I to jest na przykład takie miejsce, gdzie przegadujemy dużo tematów, też dużo firmowych. I tam wszystko się układa. I to jest niesamowite, że siedząc w domu nie jesteśmy w stanie tak, tak, tak porozmawiać. Więc, więc to, to czy o co się zapytałaś dbanie o siebie przy prowadzeniu własnej działalności jest dla mnie kluczowe, prawda, bo e, tak jak rozmawiam z wieloma osobami, no to 3-4 lata no i możemy być już, e, mimo że robimy najcudowniejszą rzecz na świecie, prawda, mimo że ona jest naszą pasją, e, to w pewnym momencie no, po prostu nie czujemy, nie czujemy już siły, nie mamy siły po prostu na to wszystko, więc, więc to jest dla mnie kluczowe, e, żeby zadbać o siebie w tym wszystkim. No, właśnie, a jeszcze jeszcze tak a propos Twojej historii i tego, bo, bo tak wyczułam, że tam była też jakaś taka nuta sceptycyzmu u Ciebie, nie? Czy gdzie? Ja tutaj inżynier dam radę. Ale też mi się wydaje, że dużo osób podchodzi jednak z takim nastawieniem, że. Że to jest jakoś nudne, albo że w ogóle to jest jakieś tam właśnie dla bab, nie? że, że takie gdzieś tam tarzanie się w tej glinie, czy, czy coś. E, czy masz jakiś taki mm, nie wiem, czy właśnie jakieś, jakąś przemowę, czy jakąś taką zachętę dla osób, które są sceptyczne pod kątem tego, że, że właśnie nie uważają, żeby to było to wartościowe spędzanie czasu, bo na przykład wolą te emocje, które nie wiem, dostarczy im pójście do kina, czy, czy na jakąś imprezę. To jest, ja powiem tak, to jest zupełnie coś innego, także jeżeli ktoś mnie pyta, to ja zawsze zachęcam do spróbowania, prawda? Bo, mm -hmm. bo to jest coś, czego ja wcześniej nie byłem w sobie w stanie nawet wyobrazić i opisać słowami, czym to jest, prawda? No bo rzeczywiście bablanie się w glinie, no to jest czymś troszkę może niepoważnym i w sumie chcielibyśmy coś zrobić bardziej efektywnego, czy też w innych warsztatach. Więc ja bym powiedział, że to jest taki czas, yy, który rzeczywiście nam daje takiego, takie uziemienie. I w sumie wiele tych warsztatów rzeczywiście mamy kontakt z naturalnymi e, m, składnikami, prawda, czyli tak jak glina, drewno, prawda, czyli nie, nie idziemy. Do, ta, dokładnie nie idziemy do czegoś sztucznego, prawda? Jakiś załóżmy plastików, prawda, czyli też, też dotykamy no, rozwijamy nasze zmysły. E, I powiem, że też uważność to jest też niesamowite, jak moja uważność się zwiększyła na to, czym ja się otaczam dookoła. Z czego korzystam, prawda? Co wybieram kupując? Więc no, ja zachęcam każdego, bo to jest. I to, to też jest niesamowite w warsztatach, że przeważnie no, musi być jakiś impuls, który nas, nas popchnie do tego, żeby pójść na warsztaty. Czyli chcemy sobie coś zrobić, chcemy, nie wiem, naprawić krzesło, które mamy na warsztatach renowacji mebli, czy nie wiem, czy uszyć sobie jakąś torbę, czy zrobić portfel ze skóry, ale potem finalnie te efekty, które dostajemy, są po prostu czymś, czego nawet się nie spodziewaliśmy. I, i, no, i dlatego, dlatego każdego zachęcam do tego, żeby znalazł sobie warsztat tym bardziej, że u nas no, tych warsztatów jest chyba na chwilę obecną około 70-80, więc naprawdę każdy, każdy, każdy to znajdzie. My też widzimy i to też wynika troszkę z tego, że Febik tworzy Ja z Marzeną, czyli jest ta część męska rzeczywiście, nie? Bo, bo warsztaty są kojarzone, tak jak dobrze powiedziałaś, troszkę z taką kobiecą rozrywką, ale to się zmienia i to się zmienia bardzo, prawda? Tak jak na początku widzieliśmy, że były warsztaty, na które gdzieś tam kobiety brały swoje ich part. Partnerów od czasu do czasu. Potem nagle się zrobiło tak, że no faceci zaczęli kupować prezentowe vouchery dla swoich partnerek. To teraz jest naprawdę dużo takich zamówień, gdzie mężczyzna kupuje miejsce na dane dla siebie i dla swojej partnerki, żony, koleżanki, prawda, więc tego jest naprawdę dużo, więc to też pokazuje, to, że. Czyli jeszcze musi być ten etap, gdzie mężczyzna kupuje dla siebie i kumpla. Voucher. A, do tego jeszcze o, dla siebie o, o tym nie pomyślałam, ale rzeczywiście dla siebie też oczywiście kupują, prawda? E, co prawda to jest mniej więcej proporcja 30 do 70, ale to i tak jest bardzo dobrze, bo jak zaczynaliśmy to było tak, nie wiem, 15 do 85, więc naprawdę, e, co też pokazuje, że jak ktoś doświadczy raz, to potem właśnie idąc na jakiekolwiek spotkanie towarzyskie czy z kimkolwiek, opowiada o tym i nagle coraz więcej osób jest chętnych, więc tutaj e, ja, ja gorąco zachęcam, bo chociaż raz, żeby spróbować. Ja, ja też sobie jeszcze tak myślę, tak cały czas gdzieś też wracając do swoich wspomnień z, ty, z różnych warsztatów, w których brałam udział w głowie, e, że właśnie czasami można iść na taki warsztat z takim nastawieniem, że a no, że tutaj coś tam sobie polepie, tutaj coś tam się podzieje i i właściwie to nastawienie też jest kluczowe, bo pamiętam, jak właśnie ostatnio byłam na, na warsztatach też właśnie feblikowych, to dużo osób miało, znaczy, dobra, może nie dużo, bo to była w ogóle mała grupa, ale były osoby, które miały takie nastawienie, że ja chcę zrobić tą konkretną rzecz i tutaj w telefonie mam jakąś tam inspirację i właśnie ja chcę ulepić i żeby to tak wyglądało, nie? Gdzie mi się wydawało, że kurde, no jak to jest pierwszy raz, no to ja tam jakichś oczekiwań za dużych nie mam, ale a wręcz... Tak, no zrobisz sobie kulkę. Wręcz było tak, że doświadcza się takich czasami no też trudnych emocji, no bo coś tam ci nie wyjdzie, no jakby pierwszy raz to faktycznie, nie wiem, polewasz to szkliwo, okazuje się, że, że gdzieś tam za dużo tego, że to jakoś z, m, potem może nie wyjść, a coś może popękać, więc też myślę, że trzeba nastawić się na to, że, że to nie jest taka właśnie sielanka i wyjście do, tak jak wyjście do kina na jakąś komedię, że na pewno się ubawię popachy i będzie super, tylko, że jednak tam się może pojawić dużo trudnych emocji, jakiejś takiej frustracji, albo jakiegoś zawodu, albo jakiegoś zniecierpliwienia właśnie, nie? I, i że... To też wspomniałeś już o tej pokorze, że to jest chyba też coś, co jakoś nam na, ćwiczy nas w tym. I tak samo, nie wiem, wyjście w góry będzie, będzie takim wyzwaniem, no bo możemy się nastawić na jakiś przyjemny spacer, a okaże się, że gdzieś po drodze jest błoto, albo jakaś ulewa, albo w ogóle zgubiliśmy szlak, i, i, i wcale no nie jest tak perfekcyjnie, ale to nie znaczy, że to jest, staje się jakoś mniej wartościowe albo, albo gorsze, no bo to też nas czegoś uczy nie? I, i składa się na to doświadczenie. Ja bym nawet powiedział, że to jest bardziej wartościowe, bo przynajmniej z mojej perspektywy, jak idę w góry i napotka mnie jakaś ulewa, to potem za rok to opowiadam, bo byłem w górach dwa tygodnie, to opowiadam tylko i wyłącznie o tym dniu. Jak byłem na warsztatach i mi nie wychodziło, a finalnie coś zrobiłem, czyli pokonałem swoją, jak, jakby nie, nie patrzeć, jakąś niemoc czy jakieś trudności no to to mnie buduje, prawda? To mnie tworzy, prawda? I to jest właśnie te historie, w sumie jak coś nam nie idzie, a my finalnie dochodzimy do, do czegoś i pokonujemy, e, to one są najbardziej wartościowe i one gdzieś tam nam potem dają i w sumie te trudne momenty często potem no śmiejemy się, opowiadamy historię o tym, prawda? Tak jak ja się śmieję odnośnie pandemii. No, pandemia nie była dla nas łatwa, ale w sumie tyle ile historii, ile dobrego tam się zadziało, to ja obstawiam, że jeszcze z 5 lat będę o tym opowiadał wszystkim dookoła, e, co tam się zadziało, Dlatego też na tym warsztacie, prawda, jak ci coś nie, nie wyszło, ale, ale zrobiła się na, na przykład następnym razem, wiesz, że tego szkliwa trochę mniej polać, czy żeby w góry wziąć kurtkę przeciwdeszczową, mimo tego, że rano jest ładna pogoda, nie, no, gdzieś tam buduje to doświadczenie, więc takie mam poczucie, że, że te trudne sytuacje, mimo że ich nie lubimy, to one gdzieś tam tak naprawdę budują naszą osobowość. Ja myślę, że to jest w ogóle super podejście i też właśnie jak o tym powiedziałeś, to sobie pomyślałam, że też miałam kilka takich sytuacji. W których coś tak totalnie nie wypaliło. I to jest teraz świetną anegdotą, bardzo zabawną, chociaż wtedy sobie myślałam o tym inaczej zupełnie, ale rzeczywiście myślę, że traktowanie doświadczeń w ten sposób kompletnie zmienia naszą percepcję ich i mam nadzieję, że wasza, naszych słuchaczy i słuchaczek ciekawość będzie zawsze większa niż strach i będzie was motywowała do próbowania nowych i fajnych rzeczy. Bo to też, jak sobie odpowiemy na to pytanie, że w sumie, y, czy inni się boją, no to tak, inni tak samo się boją. Inni też mają dokładnie ten sam strach, więc to nie jest nic nienaturalnego w nas, że my się czegoś boimy, e, czy mamy jakieś obawy, czy stworzymy coś, czy nie, czy nam wyjdzie. Więc to wszystko jest normalne, prawda? To nie jest tak, że jesteśmy troszkę inni, dziwni, bo mamy jakieś obawy, albo jesteśmy dziwni, bo nigdy w glinie nie lepiliśmy. To obstawiam, że 90% społeczeństwa nigdy w glinie nie lepiło i i funkcjonuje, więc, więc tutaj też ważne jest w tym wszystkim, żeby to nam służyło, a nie żeby to było kolejną barierą. No bo poszedłem na warsztaty i mi nie wyszło, prawda? No i już zamiast pomóc, no to jesteśmy, jesteśmy na minusie emocjonalnym, bo mimo tego, że poświęciliśmy czas, no to nam nie wyszło. Ale możemy coś z tego moim zdaniem wartościowego wynieść i też na przykład. No, jeżeli chodzi na przykład, dużo o ceramice mówimy, ale rzeczywiście ona jest, jest gdzieś bardzo popularna, ale na ceramice jest tak, że no nawet jak zrobimy super naczynie, to ono potem idzie do pieca, jest wypalane w 900 stopniach i ono tam może pęknąć i to już nie jest nasza wina, że ono pękło, prawda, no po prostu to jest, jakby to powiedzieć, życie, prawda, że czasami w pewnym momencie na 10, nie wiem, czy tam, nie znam statystyk, ale na 100, 100 czarek dwie pękają, prawda, no i akurat nam się to przytrafiło, no. Można powiedzieć, że mamy pecha, no ale no takie też jest życie i to jest ta, ta właśnie pokora, że to nie jest tak jak linia produkcyjna, że, że wszystko wychodzi idealnie i potem też idąc na przykład... Plastik by nie pęknął. Dokładnie, a potem idąc na przykład do pracowni, kupując jakieś rzeczy, czy nie wiem, zamawiając, nie wiem, jakiś stół drewniany do domu e, od jakiejś e, pracowni stolarskiej, nagle widzimy, że pewne niedoskonałości no, nie są niczym złym, bo one są po prostu tą naturą tych rzeczy. No, trochę się przyzwyczailiśmy do tego, że wszystko musi być idealne, no, ale przecież drewno, glina, mm -hmm, tak. e, wszystkie naturalne składniki, one nie są idealne, one są po prostu różnorodne i to, w tej różnorodności jest też to piękno. To ładne podsumowanie. Tak, każde doświadczenie poszerza naszą perspektywę. Tak, a powiedz jeszcze dla osób może, które akurat nie, nie, nie mieszkają w dużych miastach, nie mają takich możliwości, żeby właśnie udać się na jakiś warsztat, albo może nie mają budżetu jeszcze na to. Czy są jakieś takie właśnie aktywności, coś związanego z rzemiosłem, co polecałbyś, żeby spróbować robić w domu? Czy, czy jest coś takiego bardzo level basic, że każdy może tego spróbować bez jakichś ogromnych nakładów finansowych i nie, wyjeżdżania gdzieś tam? Moja przyjaciółka ostatnio mi powiedziała, że jest coś takiego jak glina samoschnąca, czy coś takiego, że można to zamówić do domu i sobie w domu robić. Ja rzeczy. powiem. Chyba, tak, tak, tak. Ja powiem, że, że tego typu yy, takich warsztatów, gdzie zamawiamy, przychodzi do nas taki box z potrzebnymi rzeczami, czy to są warsztaty, nie wiem, malarskie, nie wiem nawet stolarskie, ceramiczne, yy, i mamy potem jakiś taki instruktaż online, ktoś nagrał wcześniej. Jest tego sporo w internecie i to jest super sprawa. Bo to jest taki, tak właśnie pandemia nam uzmysłowiła, że to jest właśnie taki pierwszy krok do otworzenia się. No bo wtedy nie musimy wychodzić z domu. Oczywiście to jest też dla osób, które nie mieszkają w dużych miastach, prawda, że mogą, mogą to zrobić u siebie w domu, ale nie musimy nigdzie jechać, nie musimy z domu wychodzić, nie musimy pokonywać tego lęku, że inni nas ocenią, tylko możemy w swoim zaciszu domowego kącika coś zrobić, namalować i właśnie to jest takie otwierające, taki pierwszy, pierwszy krok. Oczywiście są też kursy takie bardzo zaawansowane online i, i można działać, ale mi się najbardziej w tym podoba, że internet pozwolił właśnie robić takie małe kroki, że to nie musi być już wyjście, prawda? Oczywiście tak też jak widzę, jeżeli chodzi o warsztaty, to dużo osób przyjeżdża spoza, spoza Warszawy na... Na, na warsztaty, prawda? No rzeczywiście czy Warszawy, czy Wrocławia, czy Krakowa. Nie? Że to nie jest tylko tak, że dla osób z, z Warszawy to są, no bo ktoś jedzie, nie wiem, na weekend do Warszawy i sobie na dwie godzinki wyskoczy pomiędzy nie wiem, zwiedzaniem starego miasta, a pójściem na, na jakąś kolację na, na warsztaty. I to jest super, super sprawa, bo, bo doświadczamy, prawda, doświadczamy, też poznajemy. Yy, Poznajemy też lokalną społeczność, prawda? No bo jakby nie patrzeć, karta ta pracownia jest prowadzona przez, przez osobę, która na co dzień mieszka w Warszawie czy w innym mieście, więc tak troszkę. E też warsztaty same są takim też społecznym budowaniem takiej lokalnej społeczności, prawda? Gdzieś tam lokalnie ludzie się spotykają fizycznie, nie tylko wirtualnie, prawda? Więc, więc jak najbardziej, wracając do początku pytania, jak najbardziej są te formy? Jest kilka platform też. Głównie zagranicznych, ale też polskich, gdzie, gdzie tego typu warsztaty są. Są można same instruktorze, samemu sobie zamówić materiały, albo można gotowe boksy zamówić. No i to jest super sprawa, super sprawa, bo, bo dostajemy gotowe materiały, robimy i jest efekt. No jest efekt, wow, po prostu. A też jeszcze odpowiadając na Twoje, Ania, pytanie, o czym ja pomyślałam, takim super, super podstawowym i jakby oczywistym z drugiej strony, z co ma bardzo niski próg wejścia, niski koszt i co może zrobić każdy w swoim domu. To to jest, y a ma taki charakter poniekąd warsztatowy, jeśli tak, tak do tego podejdziesz, no to to jest przecież gotowanie i pieczenie. Jeśli sobie wybierzesz jakiś przepis, przygotujesz wszystkie elementy i będziesz to robić, na tak, przykład tak. czy z wideo na YouTubie, czy z jakiegoś przepisu, czy coś takiego, to to może mieć też taki charakter, a druga rzecz, o której pomyślałam, to. Y zajmowanie się roślinami, ale w taki sposób, że na przykład, że je rozmnażasz, wiesz, z liścia, że je tam wkładasz do wody, czekasz aż im wyjdą korzenie, robisz z tego nową roślinkę albo, wiesz, coś takiego. I wydaje mi się, że to ma też taki trochę charakter właśnie mindful, czy właśnie przysadzanie roślin, czy zajmowanie się roślinami domowymi. To jest coś, co i ty, i ja y, zaczęliśmy robić w trakcie pandemii jakoś intuicyjnie. Tak, to prawda. I to też ma taką wartość, że, że jest y, faktycznie... Takim długodystansowym projektem i wymaga jakiejś takiej uważności i doglądania, czy tam te korzenie w wodzie nie gniją, czy tam trzeba właśnie. Tak, to są właśnie moje sense z liścia. Tutaj jeszcze nawet widać liść. O. A jeszcze wrócę do, do tego gotowania w domu: no bo to jest super sprawa też. Gotować obiad ze znajomymi, prawda? I potem dopiero go wspólnie jest. I to doświadczenie, doświadczenie tego wspólnego gotowania powoduje, że. Budujemy naszemu relację jeszcze na wyższy poziom. Ja pamiętam ostatnio w sensie ostatnio na Sylwestra byli u nas znajomi i gotowaliśmy wspólnie jakąś potrawę, no, którą wszystko było fajnie, tylko zapomnieliśmy przeczytać, że trzy godziny się ją gotuje. I wszystko fajnie, ona już upieczona na stół. Po czym się okazało, no bo tam gotowało chyba 6 czy 8 osób, że zapomnieliśmy przypraw dodać, nie? No i to jest historia, która się będzie powtarzała bardzo długo, przez to, że to wszyscy razem robiliśmy, no to jest ona gdzieś tam między nami, ale to też właśnie jest ten czynnik łączący ludzi, prawda? Że gotujemy razem, kupujemy razem, potem kroimy, i tak dalej i rzeczywiście to mocno mocno integruje nas i tak jest, ja mam takie właśnie poczucie, że gotowanie, a potem jedzenie tego razem, to jest taki właśnie wartościowo spędzony czas i bardzo ja, ja osobiście to bardzo, bardzo lubię. Mi się jeszcze przypomniało, że w swoim dzieciństwie robiłam takie bransoletki z muliny, i, I to też było tak, że no nie, nie było za dużo alternatyw, więc ja potrafiłam pół dnia siedzieć i te bransoletki robić, ponieważ to było czasami tam różne te ściegi, więc to było bardzo czasochłonne i jakoś wydaje mi się, że kompletnie bym teraz tego już nie pamiętała, jak, jak to zrobić, a, a było to takie super mindfulness'owe. A jeszcze wracając, to w sumie jak można to zrobić w domu, we własnym zakresie, to najlepiej odwiedzić no, babcie, babcie yy, i zapytać się, co, co ona potrafi, albo co ma pochowane, bo jeżeli chodzi o szydełkowanie na przykład, no, to praktycznie wszystkie babcie gdzieś tam mają, yy, to robiły kiedyś, i, czy też nasze mamy, prawda? Więc yy, czasami nie trzeba szukać daleko. Albo tata. Tak? Nie wow. pokazał tata z jakichś zajęć praktyczno-technicznych ze swojej szkoły. Ale naprawdę to, to jest tak, że tylko te umiejętności, tak mam, mam wrażenie, gdzieś tam one zanikały albo to nie było takie zbyt modne, żeby, żeby to robić. Ale rzeczywiście można wrócić bardzo łatwo do swoich, swoich przodków i, i się podpytać, co oni nam mogą pokazać. I w sumie to takie pierwsze warsztaty z nimi odbyć. Co też buduje integrację, prawda? No, tak to... i w ogóle takie rodzinne więzy może jakoś wzmacniać. Także myślę, że dużo inspiracji jest wokół nas. I na sam koniec jeszcze chciałabym wam powiedzieć o tym, co mi się właśnie przypomniało, że chciałam powiedzieć cały czas, ale zapomniałam o tym, e, ale jak ty nawiązałaś do tego, że właśnie robiłaś bransoletki z muliny, jak, e, jak byłaś młodsza, to że jak ja się zastanawiałam nad tym, jaki powinien być mój ulubiony sport, kiedyś tam parę lat temu e, i przypomniałam sobie właśnie, że kiedyś byłem na, na jakimś takim obozie w lato, gdzie e, gdzie wspinaliśmy się w skałach i to mi się na maksa podobało, ale nie sądziłam, że to jest coś, co może być takim twoim sportem, bo nie wiedziałam, że to można robić w mieście na przykład kilka razy w tygodniu. I jak wróciłam do tego, to już nie przestałam ever since, bo się okazało, że to jest właśnie to, i wydaje mi się, że sięgnięcie pamięcią w to, co bardzo lubiliśmy robić jako dzieci. Że jeśli na przykład byliśmy właśnie osobą, która lubiła lepić jakieś rzeczy z plasteliny, to automatycznie ta ceramika będzie jakimś takim pierwszym wyborem. A jeśli na przykład lubiliśmy, nie wiem, pisać i malować, no to może to będzie kaligrafia, nie? A jeśli jakieś inne formy, jakieś, nie wiem, robienia rzeczy ręcznie, no to może właśnie jeszcze coś innego. I wydaje mi się, że to jest w ogóle fajny punkt wyjścia do tego, żeby się w ogóle zorientować. Co może nas zainteresować, bo skoro już to raz nas interesowało, jak byliśmy dziećmi, to też może mieć taką automatycznie bardzo pozytywną konotację i będzie nam po prostu sprawiało taką przyjemność, bo będzie nam się dobrze kojarzyć. Więc przechodząc do y, konkursu, który wcześniej wspomniałaś. Tak, fanfary, konkurs. Pierwszy konkurs w naszym podcaście. Mały. Wow. E, tak, myśli, myślę, że takim zadaniem konkursowym e, może być e, po prostu napisanie nam na maila, na jakie warsztaty z Feblik chcielibyście... Podcast Mapa Można Zwariować Tak, jest e, link zawsze w opisie e, odcinka. Napiszcie na jaki... Jaki warsztat chcielibyście się udać, y, właśnie z Fablikiem, i dlaczego? Dlaczego akurat wy, albo dlaczego właśnie ten warsztat? I jeśli powiecie, że dlatego, że robiliście to jako dzieci i wam się kojarzy, to właśnie wygracie. <laughs> <laughs> no, ma mamy, jak rozumiem, tylko jeden voucher, więc y, ni niestety nie obdarujemy wszystkich tym, co napiszą że w dzieciństwie. <laughs> y, ale zachęcamy Was też, y, y, oczywiście. Dla osób, które będą mogły dojechać do Warszawy, tak? U Wrocławia i Krakowa, jeśli dobrze pamiętam. Mhm, tak, tak. To, to, to będzie opcja. A jeśli. Um... A jeśli nie macie takich możliwości, to po prostu szukajcie wokół siebie, szukajcie w swoich miastach takich warsztatów. Może to jest też dobry moment, żeby właśnie napisać do Feblika z jakąś inspiracją. Może, jest, może sami prowadzicie jakieś warsztaty, albo może znacie jakąś super pracownię. Też domyślam się, że zbieracie cały czas takie jakby portfolio pracowni. Oczywiście, jak. Jak tylko ktoś prowadzi super warsztaty, to zapraszamy. Oczywiście, to, że nie działamy w innych miastach, to nie znaczy, że nie wiemy, co tam się dzieje. Więc, jeżeli byście chcieli jakieś podpowiedzi, gdzie pójść na warsztaty, nie wiem, w Trójmieście, w Szczecinie czy w Katowicach, to jak najbardziej możemy dać znać, bo, bo te informacje mamy. Po prostu yy, nie mamy doby tak super. długiej, żeby działać w tylu miastach jednocześnie. <laughs> po prostu to jest wtedy taki, taki concierge service. <śmiech> <śmiech> Dokładnie. Dobrze, to, to też dobrze wiedzieć, że można do was pytać, pisać po różne polecenia. Do nas też możecie pisać, jak zawsze i, i w różnych sprawach, możecie też dołączać do naszej grupy na Facebooku. Można zwariować społeczność, może akurat też w tym temacie wywiąże się tam jakiś, jakiś wątek, jakaś dyskusja. Zachęcamy zawsze do, do dyskutowania o, o różnych odcinkach i tematach. Nie tylko tych, które były w odcinku oczywiście. Dzięki Andrzej, że zgodziłeś się z nami porozmawiać. Dzięki wielkie. Dzięki, cześć.